Hej, witam wszystkich z tej strony Razim i zapraszam na kolejny odcinek Zagrajmy w Jedi Survivor. No i tutaj będziemy dalej kontynuować tutaj eksplorację lokacji, która się nazywa Mglisty Przestwór. No tutaj już mamy wszystkie torebki nasienne zdobyte, więc zostały tylko skarby bazy danych i esencje. No ale tutaj to zobaczymy, czy już teraz uda nam się wszystko odblokować. Na razie idziemy do góry, no zdobyliśmy tą nową umiejętność do Bidiego, dzięki której możemy panele elektryczne tutaj przeciążać. O, właśnie takie, więc zróbmy to. Trzeba to chyba zrobić tak i tak. A nie, teraz mamy... Okej, na dwójce się zmienia. I okej. I to nam coś powinno chyba dać. Tak, będziemy mogli teraz... Aha, to się zaczęło poruszać, widzicie? Okej. Ciekawe, czy się uda po tym tak fajnie przelecieć do tego. Okej, a jak to ma wrócić do nas? Chyba, że trzeba to zrobić tak. Okej, okay, teraz to poleci do nas. Jak walniemy jeszcze raz. Strzelaj. O nie, nie dolecieliśmy. Ajajaj. To jeszcze, to trzeba to zrobić trochę szybciej. Niedostępny w walce, z nikim nie walczymy, ale okej, niech będzie. Dobra, i szybciutko. Teraz muszę być szybki. Okej, nie rozumiem, dlaczego nie zadziałało. Wydaje mi się, że powinno. Może to nie tak trzeba zrobić? No wydaje mi się, że o to chodzi. Odpalaj. O, teraz się udało, no i dobra. Szybko podejdziemy do tego od tyłu odcinka, pięknie. I zostali ci dwaj, ten z rakietnicą, no to strzelaj. I zostałeś tylko ty, chodź tu. I może tak cię zrobimy. Pięknie. I co my tutaj mamy? Zablokowane drzwi, no to tędy nie przejdziemy, to w drugą stronę w takim razie. Bo tędy chyba też nic nie zrobimy. Ale patrzcie, tam mamy echo, a tam nie... Z tej strony też się przeskoczy? Też się przeskoczy. O, to patrzcie, tutaj sobie echo mocy i jeszcze tam jest sekrecik. A, czyli dobrze, żeśmy skręcili. Jednak, zobaczmy co tu będzie ciekawego z echo. Nie wiem, czy dam radę. Nie, muszę. Samotna wyprawa. Poszukiwaczka z trudem pokonawszy wyzwanie. Pokrzykiwaczka z trudem pokonawszy wyzwania stawiane przez górę, samotnie próbuje wspiąć się na szczyt. Okej, okay, i jak się mamy tam dostać? Wydaje mi się, że może tędy musimy wrócić i stąd jakoś się przedostać. Na przykład tak. Chyba tak. I okej, okay, mamy kolejny priorytet. Znalazłem kolejny odłam. Mamy też tutaj... Ciekawe co nam to właśnie zwiększy, czy życie, czy moc, czy też punkt umiejętności po prostu z tego wyjdzie. Punkt umiejętności, no zawsze spoko. Okej, okay, teraz musimy sobie w to strzelić, żeby nam się drzwi otworzyły. I okej. Okay. Ten nowy gadżet się przydaje, nie? A, no, przydaje się, nie powiem, że nie, fajny gadżecik. No i dobra, i tędy możemy teraz iść, spoko. Czyli wyszliśmy skrótem w to samo miejsce. Tutaj na dole już chyba nic nie ma. Jak rozumiem, musimy iść tędy. O, dawaj, 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 chodź tu, droidzie. Wiem, że ty dasz nam pieniążki. Oj, no to nas, myślałem, że nas nie trafi. Zrzucimy go? Pięknie spadł. Aj, super. Zobacz, Bidi, priorytet. I dobra. Świetne wyczucie. I którędy teraz? Aha, tutaj jest wejście do góry, okej. Okay. Jak to teraz się prezentuje? No tam na dole byliśmy przed chwilą, no to teraz tędy, trzeba iść. Tutaj nic nie ma, więc idziemy prosto, drzwi się otwierają, spoko.
I czy tutaj gdzieś będzie ten Dagangera? To jest dobre pytanie. Zbiorniki. Rozsiane na górze dawno porodzewiało i opuszczone zbiorniki, do których za pomocą systemu rur odprowadzano wodę z zalanych terenów. No i na dół chyba możemy sobie wejść. Spróbujemy. Coś będzie dla nas ukryte. Oczywiście, że tak. Nieźle. Kolejny odłamek. No mamy już ich 43. No nie wiem, chyba sobie na coś wymienimy, jak wrócimy. Tam na dół na chwilę obecną, jak rozumiem, się nie dostaniemy. Tam też jest jakaś skrzynka, też jest... Oj, przez przypadek spadłem. Okej, czyli tam na dół będzie jeszcze jakaś możliwość, żeby pójść. Oko. Dobra, tutaj musimy użyć naszej nowej zabaweczki. Też się skupimy i nie, i nic nie będzie. O, zobaczymy. Dobra. Tutaj oczywiście pewnie sekreci. O, mamy ten rozłam. No zobaczmy, co tym razem nam tutaj przygotowali twórcy. Ciężka postawa, no to ciężką postawę robimy. Fajna jest. Okej, okay, pierwsza runda była dość prosta. Tu tam teraz, co teraz będzie? Aha, drojdeka. Nic dziwnego, że na tyle cię wycenili. Sprytne. Dobra, drojdeka już. Robi się. Nie ma nic. Ała, ała, ała. Z tym, tutaj! Dobra. I jeszcze ty. Nie złamiesz mnie. No i dobra, pokonany. I co teraz? Co dalej? Zbliża się! Ej, to ja wydaję rozkazy! Jakiś chłopca nagród. No, to oprogramowaniu. To jest śmieszne z tego powodu, że... że są chłopcy nagród, a nie możemy z nimi zawalczyć normalnie. Ale okej. Okay. No i dobra, zostałeś tylko ty. Ała. Nie wiem też jak z nimi za bardzo walczyć, bo pierwszy raz walczymy. Tak naprawdę. Przez to, że... No właśnie... No, została nam odebrana możliwość, mam nadzieję, że twórcy szybko naprawią ten błąd. Że nie można z tymi chłopcami zawalczyć. O, ale na razie jak to idzie. No obcy nagród, jak obcy nagród. Ała. Nie odbijesz wszystkich. I już po nim. Czy to wszystko? Czy ktoś jeszcze? No to czy jeszcze kolejna faza? O nie. Poprosilibyśmy, żeby zobaczył z tamtym. Ojejku. Ale grę zacięło. Zawsze jak tutaj walczymy właśnie w tym momencie, to grę tnie. Nie wiem dlaczego tak jest. No ale naprawdę powiem wam, że strasznie się tnie, nie wiem, nie mam pojęcia dlaczego. A nie mamy mocy. Kolejny. Dobra. Ała. Kolejny z tym. Broń mnie. Dobra, ja i mamy pokonanych ich. Ojejku. Jeśli coś, to u mnie tak samo to wyglądało źle. Ale nie wiem, no zazwyczaj w tych miejscach, jak jest to w tych pękniętych siłach, to zazwyczaj gra się tnie. Ciężko mi stwierdzić dobra, dlaczego, ale zadziało. Szybko się udało to zrobić, więc spoko. Okej, musimy iść tędy chyba. Tam jeszcze niby coś na górze mieliśmy, czego nie zrobiłem. Tu byliśmy chyba, czy nie?
Chyba nie, ale tam na pewno nie byliśmy. To idźmy tam i zdobędziemy kolejne jakieś tutaj miejsce. Ciekawe, co będzie właśnie tym razem. No fajnie by było, jakby nam życie zwiększyło albo moc. Z tych punktów umiejętności mamy aż nadmiar aktualnie. 4 prawie, nie wiem na co ja to wydam. Esencja zdrowia, no i super. Czuję, powiem wam, że się już na tyle silny, że myślę, że ta żaba też by padła. Więc myślę, że nie wiem, czy to w tym odcinku się uda, ale no niedługo trzeba będzie ją zrobić. Zlokalizowałem napastnika. Miło było was poznać. Papa. Oj, używanie mocy na tych szturmowcach, szczególnie gdy już jest się takim w miarę silnym, jest naprawdę piękne. Co? Zadam Billy do nas. Porzucony sprzęt poszukiwawczy. Poszukiwacze opuścili górę z powodu niepowodzeń i ataku wieśców na długo, zanim nastało Imperium. Ich porzucony sprzęt wciąż można jednak znaleźć na szczytach. No spoko. Tak rozumiem, mamy windę, czy to będzie jakiś skrót dla nas? No chyba tak, chyba skrócik na dół po prostu. Aha, i tu jest miejsce mocy. Czyli wróciliśmy. No na razie nie potrzebuję, mamy wszystkie stemy tak naprawdę i całe życie, więc nie ma co. I którędy? Tędy musimy iść, dobra. Mgła zakłóca działanie czujników. Przynajmniej ty się nie zepsułeś. To prawda. Jednakże moja skuteczność bojowa będzie zmniejszona. Jak zaatakują, musisz skrócić dystans. Żelazna logika. Jakby zrobić coś takiego po prostu? No i miło było was poznać. Także po co walczyć, jak można wszystkich zrzucać z klipu? Aj, nie ten klawisz znowu. Medytuj, medytuj. Imperialny posturynek 8L, coś tam, coś tam. Dobra. No mamy te punkty 3 do wydania. Co by sobie tutaj zwiększyć w takim razie? Może coś z tej mocy jeszcze? Można zorientować dodatkowego wroga, gdy przyciągasz już do siebie jeden obieg na śniewa, przyjąć i przytrzymać drugi. A to potężne uderzenie, to sobie weźmiemy. Żeby większa reakcja była na nich, spoko. Aha, i to aż kosztowało nas 3 punkty rozszerzone wstrzymanie. To by też było fajne. W sumie mogłem to wydać, co? Dobra, ale kupmy sobie to w takim razie, tą dezorientację lepszą, że możemy dwóch wrogów naraz dezorientować. Małych. No, małych wrogów tego nigdy nie używałem, co prawda za bardzo, ale... Ale, może się przyda. Okej, to teraz tędy, jak rozumiem. Bo jak to wygląda? A wygląda to tak, że możemy sobie jeszcze tędy wrócić. Tutaj może coś będzie. Jak to wygląda? Jesteśmy na imperialnym posterunku, czyli na nowym, bo jeśli chodzi o mglisty przekop, dwóch skarbów nam brakuje tylko. Aha, i tu jest ta skrzynka. Chyba nie możemy tego skakować. A czyżby za pomocą tego można było tę skrzynkę tworzyć? Tak jest, okej. No to rzeczywiście to była ostatnia zdolność, która nam była potrzebna. No i spoko. Bo to jest ta nowa imperialny posterunek, nowa lokacja. Tu było to i czego nam brakuje? Jednej skrzynki, dwóch skarbów. No tam na dole niby były. Ale tam jak spadaliśmy, jeszcze się zabijaliśmy. Może z innej strony tam dojdziemy jeszcze. Spora siła ognia. Oho, a tu fajny posterunek Imperium. Ej, nie tak, nie jak się każe zrobić. Nie jest zaleta.
Wróg unieruchomiony. Jakbym walczył z powietrzem. Dobra, to jesteście tylko wy. Nie powinno być źle. Au. Bidi z tym! Dobra, i jeszcze raz. I zostałeś tylko ty. To zanim wstaniesz to. No, i super. Widzę ich, Bidi. Ojej, to jeszcze nie koniec. Ała. Bidi z tym! Ała, no bo tak pójdę. Dobra. Dobra, zaraz ci. Okej, i dobrze. Dostałem. Nie dajcie mu odzyskać sił. Fajnie, trafiliśmy, patrzę. I okej. No i pięknie. Czy ktoś jeszcze? Gdzie jesteś? Wykryto wrogie siły. Tak trzymasz! Unikać pocisku! Nie nadążam za nim! Trafiłem go! Tak, zrozumiano! No dalej, atakować go! Dobra, może tędy się przedostaniemy. Ała. Kiepsko się czuję. Trudno by nie skupić. No. Dobra. I szybko tego. Dobra, i zostałeś tylko ty. A jeszcze tam ci przylecieli. To ich tak dużo, co? Dobra. Jest mój. Dobra, i jesteś tylko ty, mam nadzieję już. Bidi, dajesz! Używam pałki. Błąd skanerów. Cel zatrzymany. Atak zneutralizowany. Dobra. Mam nadzieję, że to wszyscy, bo troszkę ich tutaj było. Chyba mi uciekł. O, jako jeszcze jedna fala. Wodownik! Niech ci będzie. Chowasz tak dużo. Dobra. O, jeku, co? Jeszcze ci dwaj? No... No powiem wam szczerze, że no nieźle się tu bawimy. Ojejku, to będzie ciekawe, jak mamy to zrobić? Dużo tutaj tych przeciwników. No dobra, spróbujmy jeszcze raz, no naprawdę jest tutaj dużo. Wiecie co, no, zastanawiam się, czy nie wziąć sobie podwójnego miecza świetlnego, chociaż na tych pojedynczych przeciwników, żeby ich szybko się z nimi rozprawić i potem się zająć tymi droidami wartowniczymi. Może tak zrobimy. Strasznie dużo ich tutaj. Idziemy dalej, mały. No, spadajcie obydwaj, dobrze. Dobra. Następni. Prowadzimy pod
pocisk! Tego spróbuj uniknąć! Nie wystawiali! Dobra, BD, ulecz nas. Chowajmy się przed tymi. No. Jejku. Dobra, idźcie wszyscy pięknie. Jeszcze ci. Okej. No, dawaj, strzelaj. Dobra. Kto dalej? Jak się tam dostałeś? Chłodzić tu! Szybko! Dobić go! Teraz! Odzyskuję siły! Co robimy? Ruch wstrzymany! Dobra, to też tylko ty na szczęście. I tam ci jeszcze rakietowi dla nas przeszli. Okej, okay, jeszcze jeden rakietowy. I ten został. Nie zdołasz uciec, a tak miażdżący. Cel zatrzymany. Błąd skanerów. Dobra. Okej. Okay. Kto dalej? Oberwał! Celować w nogi! Będziesz się na! Dobra! Dobra! Nie odpuszczać! Możesz biednie odskakiwać. Mam nadzieję, że to popatrz. Ojejku. Ojejku, ojejku. Masakra, naprawdę. Dobra, uciekamy chyba, co? Pomóż mi, masakra, BD. Naprawdę. Ile ich tu jest? Niszczyć. Dobra. Nasze siły słabną. Nie było w stanie. Pomóż mi! Tutaj! Dobra, uciekamy znowu. Rób się broni. Nie ma się gdzie ukryć. Robi szybkie uniki. Dobra, zostało tylko tych dwójka jeszcze. Ała, panie nam przewalił. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, nie. Idź stąd. Ale masakra, naprawdę. Ucieczka jest niemożliwa. Dobra, został ostatni. Uff. Tylko teraz tego nie zepsuć, co? Wykonuję manewry wymijające. Nie uczył się. Niszczyć. Zostałem trafiony. Nawiązano kontakt. No i żeśmy zepsuli. Ajajaj. A już ostatni został. Ciężka jest ta walka, naprawdę. Dużo ich tam, trzeba przyznać. Ale dobra, jeszcze raz spróbujemy. No nie, w końcu musi się udać, co? No, strzelajcie.
No nie do końca tak byśmy to chcieli załatwić. No chodźcie za mną, chodźcie, tutaj podejdziecie. Dobra. Okej. Uff. No, dobra, kto dalej, kto dalej? Nieprzyjaciel pod nami. Zajmę się nim. Otwórz drogę. Uważaj jak strzelasz. Mantysy strzał. Niech ktoś go załatwi. Dobra. Dobra, podpekoć. Nie uciekniesz mi. Rzuć broń. Nie odpuszczę ci. Nie odpuszczać mu. Rzucać na przód. Załatwił nam wszystkich strzelców. Zrozumiałem. Nie wiem, czy to działa. Dobra. Tutaj, Bidi! Jeszcze tamte latające, no. Ale ich tu naprawdę nawalili. Atakować intruza! Bezsensowny opór. A no, dawaj, teraz ty. Cios powstrzymany. Wróg wstrzymany. Błąd skanel. Ała. Ała znowu. Dobra. Ej, 6 jeszcze życia, co zostało? Uchylił się! Szybko, kończyć to! Zrozumiać go, zanim się nie uda! Zrozumiano! Dobra, i teraz znowu zabawa. Dobra, gdzie jest tamten ostatni? Tamten nie strzedł w ogóle, no sobie jest tamten. Nie odpuszczać! Zadano obrażenia. Au, au, au. Podążać za nieprzyjacielem. Dobra, może zróbmy tak. Trafili mnie. Znowu nie udało się, no trudno. Dobra, jeszcze raz, kolejna próba. Dobra, szybko załatwić tych, co strzelają. No i dobra, za dwie tylko. Chodźcie tutaj. No jak on mnie niby złapał? Dobra. Pomocy! To teraz dalej. To teraz wy znowu. Chodźcie tu! Pilnować celu! Nie odpuszczać!
Dobra, no i teraz tylko wy dostaliście to szybko. No, dawaj. No nie do końca o to mi chodziło, no strzel we mnie. No co on tam robi, no? Dawaj. Aha, patrzcie, my tu możemy wskoczyć. Uuu, to dużo łatwiej chyba. Zaobserwowano laserowe ostrze. O dobra. Zabija nas jednego po drugim. Atakujcie go. Dobra. Dobrze idzie na razie. Harundo. Pomóż mi proszę. Po prostu bij. To niemożliwe! Dajcie się załatwić! Dobra, chodź tu. Okej. Dobra, a weźmy tego na naszą stronę, nie możemy go wziąć na naszą stronę, okej. To zabijmy to w takim razie i teraz znowu ci dwaj, tak? O, mamy mało życia, trzeba się uleczyć. Nie ma się gdzie ukryć. Pomocy, Bidi! Utrzymuję obrażenia. Brak równowagi. Naprzód. Ucieka. Udło. Au, au. Tu jestem mały. O nie, 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 tylko nie ten atak. Uciekaj, Kal. Tutaj, Bidi! Bezcelowy unik. Atakuje cel. Dobra, został jeden. Rzucaj! Ała. Wracaj tu. Podejść i zaatakować. Dobra, w końcu się udało, masakra. Ale ich to było to już dużo. No, było ciężko, ale się udało. No naprawdę dużo przeciwników. Ale daliśmy sobie radę. O nie, miejmy nadzieję, że będzie to jakieś miejsce odpoczynku, bo jak znowu mamy walczyć. Ani drgnij! Nie przypuszczę cię! Widziałem co zrobiłeś wreszcie, ty ścierwo Jedi, ty! Ty. No, ale ja się tak nie dam! Nawet twoje czary nie przebiją się przez 15 cm imperialnej transparistali! Odczyty strukturalne wskazują, że jesteśmy zupełnie bez... Powinieneś otworzyć. Nie, no niech otworzy. Powinienem co? Inspekcja. Przeprowadzam inspekcję. Masz rozkazy mnie przepuścić. Przeprowadza pan... inspekcję. Mam rozkazy pana przepuścić. Przepraszam za opóźnienie, sir. Wszystko jest na pewno zgodne z regulaminem. Miejmy nadzieję. Okej, dzięki. Słabe umysły.
ale jakoś podbili galaktykę. Och, nie będziemy mieli jakiś punkt medytacyjny, na razie się nie zapowiada. Okej, co mamy tu zrobić? Zbadajmy to. Bombowce mogą zrównać placówkę z ziemią. Chyba tam dostrzelimy, co? Mamy to, okej. I to tutaj teraz, pięknie. Tutaj! No co tam, Billy, znalazłeś? Wpalcie. Czyli to jednak w środku, co? A, hakowanko, no to dawaj. A, mamy skrzynkę. To weźmy sobie ją. O, już się bałem, każdy spadnie, nie wiem, w tą stronę też ten zwód wykonał, ale no dobra. I mamy nową lufę, spoczko. A czy tak stoi? Ocena! Szykuj się na śmierć! Rick, specjalista do spraw drzwi? Do walki ze mną potrzebny ci będzie ten twój laserowy miecz, Jedi! Już pora! O, biedny Rick, specjalista do spraw drzwi. Oj, to było ciekawe. Nie powiem. Rick, specjalista do spraw drzwi. No to pokonaliśmy bossa, można powiedzieć, nie? Nie wiem, czy ten garnizon mógłby odeprzeć atak jeźdźców. Wiem. Kto twoim zdaniem powinien wygrać? Rancor czy Kundark? No, ale naprawdę garnizon dobrze przygotowany. Dobra, tu jest wysoko. Okej, czyli idziemy jeszcze wyżej. No, jesteśmy chyba dość wysoko, naprawdę. Na grzbiecie Kobo. O, widać tego Lutenharka stąd. Wysoko tutaj. Sporo przeszliśmy. O, ładnie to wygląda. Okej, mamy w końcu punkt medytacyjny, całe szczęście. O, no a przeszliśmy naprawdę duży kawałek, to ciężki fragment, więc spoko. Punktu umiejętności nie będziemy wydawać, bo poczekam do tych trzech, żeby to spowolnienie dłużej działało. I tu mamy jeszcze echo na dodatek. Cóż to jest? O, co za widok! Spodobałoby ci się, Shannon. Koniec podróży. Dotarczy na szczyt w pogoni za bogactwem, straszliwie zmęczona poszukiwaczka podziwia widok i rozważa swoją drogę. No, chyba nie udało jej się zejść. Ruszamy do obserwatorium. Ja jestem już w drodze. Tutaj co mamy? Jakąś windę w dół? Nie wiem, czy to będzie skrót? Tak, na dół. Aha, no to niepotrzebnie, żeśmy chyba tędy zjeżdżali. Okej, tędy trzeba wyjść. Tak, no musimy iść na górę ewidentnie. Ale tu mamy jeszcze znowu kto tu jest? No zaraz, co znowu? Kim ty jesteś? Jeśli trzymacie z jeźdźcami, to nie szukam kłopotów. Spokojnie, nie trzymamy. Z Imperium też nie. To czego chcecie? Idziemy na tę górę. Co o niej wiesz? Chyba wam odbiło, że tam idziecie. Ja za wiele nie wiem. Zguba poszukiwaczy była niebezpieczna jeszcze zanim pojawiło się Imperium. Radzę wam zawrócić. Co to za miejsce? Stary dok ładunkowy, z czasów gdy mieliśmy tu spory ruch.
Teraz już niewiele się dzieje. Od kiedy... Od kiedy co? Nie, nic takiego. Nieważne. Okay, mam coś jeszcze wrażenie, powiesz? Że to miejsce kryje jakąś ważną tajemnicę. Góra nie jest bezpieczna, nieznajomy. Radzę ci uważać, gdzie wtykasz nos. Raczej trudno nas zaliczyć do ostrożnych. Okej. Bo tutaj też możemy iść. Tutaj też. Aha, ja wiem, gdzie my jesteśmy. To my tu byliśmy już. Okej. Chyba, tak mi się przynajmniej wydaje. Tak, bo tą kolejką żeśmy tak wysoko wrócili i tu jesteśmy... Okej. A Skowa coś jeszcze ciekawego nam powie? Wiedziałem, że nie oprzesz się pokusie. Nie zapomina się morskiej bryzy, gdy już raz zrosi twoje usta. Najwyraźniej. Masz smykałkę do ryb, młody. Na szczęście dla ciebie siedzimy tuż nad legowiskiem ryby Si. Ryby Si? A jak? Okaz niemożliwy do złapania. Żaden roztropny wędkarz nie porwałby się na tak dokuczliwego oponenta. Z wyjątkiem Skuwy Stewa. To dawaj, Skuwa, złap nam tą rybkę. Kolejną do kolekcji. No i Skowa do ryba Si. O! Bardzo podobne do tej, co ostatnio złapaliśmy. Widzisz to, młody? To było dość imponujące. Wciąż myślisz, że płotka? Co? Ja ci w takim wierzę. Razie nie mam wyboru i zaszczycę cię moją najstraszliwszą opowieścią. Poczekaj kapkę, a opowiem ci co nieco o starym Skowie Stewie. No to dobra, dawaj tam opowieść. Po latach szukania ogromnego wieloryba powróciłem do domu na mroźne brzegi Sakawi Tar, gdzie rozpoczęła się moja opowieść. Planeta, gdzie przyszedłem na świat i stawiałem pierwsze kroki, teraz zdawała się byle księżycem, taka maleńka. Podszłapałem do jaskini Undan, ale była pusta i... jakby chłodniejsza niż pamiętałem. Wiesz, młody, czasem prawda daje spokój ducha, a czasem przynosi smutek. Niekiedy ryba wyciągana z saka jest inna, niż myśleliśmy, gdy skubała przynętę. Wygramoliłem się z jaskini i wróciłem do wioski. To, co tam zobaczyłem, zmroziło mi krew w żyłach. Wszystkich moich bliskich, starych i młodych, zabrał głód i chłód. Bo przez te wszystkie lata w okolicznych wodach łowił jedynie kapitan Łaniek Łet, który resztki ryb wywoził na inne planety. Ponownie więc wyruszyłem na poszukiwania groźnego kapitana i jego załogi. Ale nie z żądzy zemsty, lecz by wyzwolić własny dom. Następnym razem opowiem ci, jak potoczyła się moja krucjata. Okej. I tutaj złamał obietnicę ten właśnie Maniac Wade. Tu się obcy po własnym domu. No dobrze, my jedźmy na górę w takim razie z powrotem. Jedźmy na tą górę. I zobaczmy, co tam się będzie działo. Mam się spotkać z Stawczoła Doganowi w obserwatorium na Koboch. Myślę, że zrobimy sobie tą część właśnie z Daganem i później już będziemy powoli eksplorować pozostałe planety do końca. No i trzeba też wrócić na Coruscant w końcu. Trzeba wrócić na Coruscant, zobaczyć, bo tam dużo rzeczy żeśmy też ominęli. A to była pierwsza planeta, na którą najchętniej bym wrócił. Dawno tam nie byliśmy, naprawdę. A na razie ciągle do góry. Tak jest, przyjdź do przodu. Ja odłaniam z powietrza. Hej, co tu się dzieje? Czemu tu tych myśliwców lata? Naprawdę nie wiem, co tu się stało. Ale widzę, że mam roślinkę, którą z chęcią weźmiemy. Chyba zmodyfikowany do zastosowania na dużym pułapie. Czyli rozumiem, mamy to rzucić.
to gdzie? Chyba tam, co? Oj! Nie rzuciłem. O, i będzie kolejny kamyczek. Z na pewno zdoła go otrzymać. A nie, tym razem dygnany, spoko. Czyli co, gdzieś tutaj? Chodź, Bidi. Hej, tędy? Chyba nie. Ale tam byliśmy przed chwilą i tam już nic nie było. Chyba tędy. Albo i nie. Tam się nie otwierają. Tam byliśmy przed chwilą. Nie, no dobra. To gdzie w takim razie mamy teraz iść, bo nie wiem. Bo chyba tam stamtąd nie doskoczymy, co? O, no teraz to co innego. Pytanie, czy tutaj na górze coś w ogóle jest? Chyba nie. Chcielibyśmy stąd złapać i teraz sobie puścić tam dalej. O, gdzieś tu. O, i teraz to tam się przedostaniemy, na spokojnie. Lepiej tam na siebie uważaj, Karl. Jeźdźcy i imperialni skaczą sobie do gardy. Poradzimy sobie. Spróbuj namierzyć Dagana. Przyjąłem. No i dobra, jesteśmy tutaj. No i okej, chyba udało nam się ten moment przejść, więc spoko. Jeźdźcy już tędy przeszli. Okej, tu mamy zablokowane, ale tutaj widzicie, że damy radę chyba tu trafić, to? Trzeba dobrze trafić. Dobrze trafić, mówisz, Karl. No trzeba by, tylko jak? No, nie widzę stąd opcji na razie chyba. Może z jakiejś innej strony może? O, na przykład stąd? Chyba, że tu w ogóle mamy przejść. A, mamy przejść, okej. Okay. Dobra robota. Nie zatrzymujmy się. Nie otwierają się. Aha, i tu pewnie też nic nie zrobimy, czy musimy iść dalej? No Karl, przechodź. Śmiało. Okej, okay, tą dziurą musimy wejść, prawda? Tylko coś jeszcze będzie. Wydaje się, że nie. Okej, okay, no to tutaj byliśmy, no to nie, to wszystko. Okej, okay, no to do góry w takim razie. Hop, hop, dawaj, Karl. I tutaj musimy te drzwi otworzyć z tej strony. I dobra, kruszareczka. I pyk. No już, możemy to chyba wystawić, co? Okej, jak rozumiem to tutaj? Okej, chyba nie tak. Nie no, ale chyba tutaj musimy wystawić, prawda?
Jak nam to pokazuje? Chyba, że nie. Nie no, wydaje mi się, że tam. Może źle to wystawiłem po prostu. Spróbujemy jeszcze raz. O, tak lepiej chyba. Nie wiem, czy za to mieliśmy złapać, czy nie. Chyba nie, chyba tutaj mieliśmy wejść po prostu do środka. Jesteś gotowy do akcji. Szykuje się niezła strzelanina. Poradzimy sobie. Niestabilny pył. Niektórzy naukowcy Republiki uważali, że zdestabilizowany pył Kobo, gdy spłynie ogromną potencjalną energią, eksperymenty na Księżycu przyniosły obiecujące wyniki, które należało powtórzyć. Chyba mam miejsca na ogonie. Spoko. Muszę go stracić. Okej, mamy kolejne miejsce mocy. Czytam też punkt medytacji. Odpocznijmy, lećmy dalej. Ej, do góry. Tam też i oni, nasi kochani szturmowcy. Okej, nawalałem się widzę z droidekami. Jak za dawnych lat. Pora na walkę. Au, au. Niezłe ruchy. Pomożesz? Pistymy. Wrogi unik. Prosto w cel. Dobra, i spadli. I zostali tylko ci strzelający. Nie zablokujesz wszystkiego. No i okej. No i jeszcze raz. Dobra. Potrzebuję pomocy. To tego poszło ładnie. Pytanie co z tymi droidekami, co? Dobra, jedna poszła. Jeszcze drugą trzeba załatwić. I okej. Już po tobie. A gdzie ty jesteś, droidzie? Rzucam granat. Gdzie on jest? A tam jest. Nie widziałem go, powiem wam szczerze. Spokojnie, bracie, został coś na Dagana. Imperialni znaleźli godnego przeciwnika, ale po Daganie nie ma śladu. Cóż, domyślamy się, dokąd zmierza. Spotkamy się na górze. Okej. Okay. Zanim pójdziemy na górę, no chciałbym tutaj jeszcze. Chyba tu możemy zrobić coś takiego na pewno. Dzięki, BD. To tam będziemy iść ciągle wyżej. Jestem ciekawy jeszcze, co jest po drugiej stronie. Bo nie chciałbym tutaj też nic przegapić, a tu może coś ciekawego jeszcze być. Jakiś skrócik. No spoczko. I tu możemy też polecieć, no ale to na razie nie ma sensu chyba się tam wracać. O, patrzcie, mamy tego droida, co trzyma jakieś skarby sobie zawsze. Nie, to załatwmy go. Może po tym. No chodź tu z tymi skarbami. No, dzięki. Niezłe znalezisko. Pokażmy to Zee. Kolejny dysk danych, miło. I okej, i tutaj na górę.
Teraz musimy chyba tutaj tak zrobić. Okej. Moment. To tutaj. Oj, Karl, przeskoczyłeś, ty. Oj, tego się nie spodziewałem, że Karl przeskoczy nam to. No nic, to jeszcze raz. Ale to się obkręcamy. Czemu się Karl puściłeś? Nie wiem. Dobra, i jesteśmy na górze. Idealne wyczucie czasu. Dzięki. Bo ci to widzę. Znajdę jakieś lądowisko. Już po tobie. Dobra. Dobra, wyleczmy się. Pomóż! Poderżnę ci gardło. Wróć, kiedy nauczysz się walczyć. Okej. Kodeks nie wspomina nic o litości. Dobra. Czy tutaj coś jeszcze pominaliśmy? Czy możemy iść na górę? A, oczywiście. Oj, przesładek zużyłem z tym, nie chciałem, no ale dobra. Czego szukacie w obserwatorium? Co? Wykonywaliśmy tylko rozkazy! Zwykły pionek. Masz przy sobie urządzenie komunikacyjne? Tak. Aktywuj je natychmiast. Nazywam się Dagan Gera. Wasz atak zawiódł, a żołnierze stracili życie. Zrobiłem, co kazałeś! Wypuść mnie! Dobrze. Oj, chyba go zrzuci. No dobra, tutaj widzimy, że... Ale co tutaj robi właśnie Imperium? To jest bardzo ciekawe. To też było ciekawe, jak go zrzuciliśmy. Okej. I tutaj do góry. Którędy teraz? Tędy albo tędy? No ja bym poszedł tędy. Budownik! Aj, spoko. Oj, ale Szkal go tutaj przeorał. Mamy po coś to. No nie wiem, wystawmy to może na razie. Nie wiem, po co to jest. Aha, bo możemy sobie tutaj patrzeć. Tu na górze będzie pojemnik na stymy. No jak pięknie. Rzuć mi stym, Bidi. To piękna sprawa w takim razie. Przez nowo sobie zwiększymy ilość stymów do 10 już. Stymów nigdy za wiele. No, przywitały się chłopaki, super. I mamy 10 już, piękna sprawa. No, Karl, ale bym się chciał, żebyś, o właśnie, tutaj zszedł, dobra. No i teraz tędy. Musimy iść do przodu, a tutaj mamy windę, jak rozumiem, że to będzie skrót, tak, jak najbardziej. I okej, no i fajnie, że odblokowaliśmy ten skrót. I w tym miejscu myślę, że sobie zakończymy. Także no, trochę żeśmy przeszli, tutaj odblokowaliśmy właściwie tutaj praktycznie, że nową lokację, no bo tutaj to ten szczyt Kobo wcześniej był całkowicie zablokowany, więc fajnie, że tutaj nam się udało dostać. I myślę, że w następnym odcinku znowu spotkamy Dagana Gerę. Ciekawe, czy to będzie właśnie już jakiś bliżej końca gry, mam nadzieję, że nie, bo tu jeszcze dużo rzeczy do zrobienia. Więc mam nadzieję, że będzie tutaj można jeszcze rzeczy zrobić, no patrz, ile mamy choćby pogłosek, prawda? Więc tutaj będziemy się bawić, więc mam nadzieję, że to nie będzie koniec gry. No najwyżej po końcu gry też sobie pójdziemy i będziemy jeszcze dalej eksplorować, choć tutaj są jeszcze jakieś miejsca niby, do których dostać się nie możemy.
No i tutaj jeszcze mamy, prawda, no musimy wrócić na Coruscant, no i musimy też na Jedę wrócić. I też ciekawe, że innych planet nie ma, mam nadzieję, że jeszcze coś jakaś fajnie by było, jakby jeszcze jakaś planeta była. No ale dobra, to jeszcze będziemy myśleć w następnych odcinkach. Na razie tyle na dzisiaj. No i dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło, hej!